Zmnożyliście się? Czy jak? Pięciu was było. To by ci się podobało, żeby nas tak dali sąsiedzi karmili. Teraz miej im domy. Myśli, że nie wiem, jak na nieboszczykach kombinujesz. Żołnierz ginie, a ty jeszcze przez 3 dni na jego konto szpek fasujesz. Co jest? Snajper dostałem. Gdzie? Z tamtej strony piecze pali jak ogniem. Wrócę, żeby tylko nie na apel poległych. Cholerna wojna. Ojcze, podziwajcie się tam przez ta szybka, czy to te buczki. Tak! Podziwajcie się przez ta szybka, czy to te buczki. No, jakby te same, ale za szybko. Nie można tam popatrzeć. Nie by na was poił wystyrkową, bo by was cinkli. Musicie się przymyknąć, że się będziecie dziwać przez peryskop. Przez co? Przez ta szybka. No, te same. No, to... Ale za szybko. No to jest ważne, bo jak się spacer zacznie od kościoła, to po tym wszystko lepiej. Ojciec, no przeca mi oczy wydziupiecie tą flintą. Oddajcie, to jest moje. Uwaga, za minutę zaczną. Ładuj gustlik odłamkowym. Jak tam ojciec galoty? Co? Galoty! Ja się nie boję! 101 już ruszył. Naprzód! Dajcie ojciec ta flinta, bo se zęby wybijecie. Starszyk, bo cię broda jak u jeża. Dobra broda, panie, dobra broda. Spokojnie, Maryjko. I ocałuję jeno starzyków. I bez kwiatki. Ostatni raz widzieliśmy polskich żołnierzy w 1939 roku. W gimnazjum, w którym uczyłam, został założony szpital. To było gimnazjum Królowej Jadwigi. Zostałam w nim pielęgniarką. Zwożono do nas do Lublina ze wszystkich stron rannych. To byli przeważnie młodzi chłopcy, tacy jak wy.
Żołnierzom, którzy wyzdrowieli, przynosiłyśmy cywilne ubrania. Pamiętam, jeden staruszek przyniósł nawet swój tużurek. Zorganizowaliśmy tę akcję, żeby Niemcy nie wzięli ich do niewoli. Bo brali wszystkich, nawet chorych, starych, młodych. Wywozili do flagów, brałyśmy adresy, żeby dać znać rodzinom. Przecież nikt nie znał losu swoich najbliższych. Jak to dobrze, że to wszystko już za nami. Możemy to tylko wspominać. Wszystko tak już jest, bracie. Nie ma mamy. Wszystko sami. Na froncie będzie inaczej. Na froncie, na froncie. Na froncie Amerykanie, Amerykanie, Anglicy, Francuzi, Rokosowski, nad Bugiem. A my se tu siedzimy, nie wiadomo po co. Kut! Jeleń! Na Rumczewa! To jest mój kapral. Robi się. No co się gapisz? Tyś nie pies, swój rozum masz. To weź sobie, weź. Jak nie, to nie. Konserwa dla wszystkich, do kartofli. Gdzie stuje, tam się paru naje, nie zbiednieją. Jak ona ma na imię? Zostaw to! Przestań się mączyć, gówniarzu. Sam dawałeś psu mięso i kości? Wy dawaliście. Ja dawam, czy ty dawałeś? Przestań, przestań. Ty szczeniak! Kłaliście mnie, panie kapral. Ty pieroński wyżeroku. Co? Co? Kłonię ja was! Kapral kucharek melduje się na... przy kuchni. Kto kucharza wrzucił do kotła? A wy? Co wy robicie z tą siekierą? Szereg oficjalny melduje, że w pod do kartofli. No, są kłąż, panie pułkowniku, w pod, bo szpek żrą. Aha, jaki szpek? Słonina. Szpek, czyli słonina. Co? Pomagli. Da, pomagli. Jak raz w obronie przyszli. Da. Grzech, jak lubimy. No ja. Drży. Товарищ хорош. Ну покажи. Dowódca czołgu, porucznik Olgierd Jarosz, odznaczony Krzyżem Walecznych. Ku chwale ojczyzny, obywatelu pułkowniku. Plutonowy Grigori Saakaszwili, odznaczony Krzyżem Walecznych. Ku chwale ojczyzny, obywatelu pułkowniku. Kapral Gustaw Jeleń, odznaczony Krzyżem Walecznych. Ku chwale ojczyzny, obywatelu pułkowniku. Kapral Jan Kos, odznaczony Krzyżem Walecznych. Ku chwale ojczyzny, obywatelu pułkowniku. No, co to za porządki? Gdzie reszta załogi? Są wszyscy, obywatelu pułkowniku. Widzę tylko czterech pancernych. Gdzie pies? Szary. Inaczej nie potrafimy mu się odwdzięczyć.
No, szerik, szerik.